Cześć, ja jestem Paweł, ze mną jest Galina. Cześć. A ty jesteś na kanale To Tu, To Tam TV. Dzisiaj wróciliśmy do pięknego województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy w tym momencie w miejscowości Tokarnia, gdzie zabierzemy was do tutejszego skansenu. Proszę Państwa, dla wszystkich, którzy chcą poczuć zapach i klimat wsi z XVIII, XIX czy XX wieku, to miejsce jest naprawdę idealne. Ja takie miejsca, takie skanseny nazywam wehikułami czasu. Bo przyjeżdżasz tu i masz wrażenie, że czas się zatrzymał w XVIII wieku. Lokalni mieszkańcy poszli zajmować się swoimi sprawami, a my możemy po cichutku podglądać ich chałupy, ich apteki, ich sklepy z tamtych czasów. Wszystko z wyposażeniem, wszystko tak, jakby mieszkańcy przed momentem wyszli. Jesteśmy w chałupie z Daleszyc z roku 1892. Proszę Państwa, park etnograficzny w Tokarni zaczął funkcjonować w roku 1977. Jego pomysłodawcą był profesor Roman Reinfuss. Tutaj w skansenie odtworzony jest typowy układ osadniczy wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny i cały skansen podzielony jest na sektory. Na terenie skansenu możemy zobaczyć dom należący do dawnego fotografa. Znajdziemy tutaj aptekę, do której leki nie były dowożone, a robione były na miejscu, czyli w aptece było laboratorium, w którym te leki produkowano. Jest tutaj też dom lokalnego szewca. Znajdziemy szkołę, znajdziemy dawny kościół, spichlerz, młyn. I tak jak mówiłem, te wszystkie budynki zostały przewiezione tutaj z Kielecczyzny, z różnych małych wiosek i miasteczek.
O, w tej chałupie, proszę Państwa, trafiliśmy na imprezę weselną. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to teraz mamy wrzesień. We wrześniu park etnograficzny otwierany jest o godzinie 10. Do 18 bodajże otwarte, ale tu jeszcze nie jestem pewien, jakby co to tutaj wam będzie się wyświetlało, do której. Bilet normalny kosztuje 16 zł. Bilet ulgowy kosztuje 10. Dzieci do 7 roku życia wcale nie płacą za wejście. Takie miejsca jak skansen w Tokarni wybieramy się raczej w tygodniu, jeśli jest taka możliwość, żeby uniknąć tłumów. No ale powiem wam tak, że przyjechaliśmy na samo otwarcie o godzinie 10 i zaraz po nas podjechały dwa wycieczkowe autobusy. Jakieś wycieczki szkolne tutaj są. Widzę, że zaczynają się schodzić też prywatne osoby. Także nigdy chyba nie jest tak, żeby tu nikogo nie było, ale teren jest tak duży, że naprawdę nie siedzi jeden drugiemu na głowie. Jeśli myślicie, że pokażę wam tutaj wszystkie wnętrza chałup i innych ciekawych miejsc, jakie się tutaj znajdują, to jesteście w błędzie, bo żeby to wszystko obejrzeć, musicie się tutaj wybrać sami. Ja już jestem w Tokarni czwarty raz, także znam to miejsce jak własną kieszeń. Schodzą się turyści z najróżniejszych stron świata. Skąd jesteście, z Kielc? No o, no to dobrze powiedziałem. Pozdro, trzymajcie się. Całe to miejsce ma 65 hektarów powierzchni, a dla tych, którzy nie wiedzą, skansen to jest muzeum na wolnym powietrzu, czyli muzeum na dworze. Tutaj w Tokarni co roku odbywają się różnego rodzaju eventy, między innymi świętokrzyski jarmark agroturystyczny i smaki jesieni, wytopki ołowiu, dni dziecka, kiermasz sztuki ludowej, dni chleba oraz świętokrzyski festiwal smaków. Ha ha ha!
Tam TV, najlepsza telewizja na świecie. Zapraszam do subskrybowania, bo to najlepsza telewizja na świecie. Oglądasz? Oglądam. Wszystkie odcinki? Wszystkie, co do jednego. Takie sielskie życie na dawnej wsi na pewno miało swoje plusy i minusy, ale z pewnością ludzie mieli tutaj mniej zepsute głowy niż ci w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy bombardowani informacjami z internetu, sensacjami, tragediami, katastrofami. Co rusz to jest jakaś nowa tragedia, katastrofa, wypadek. Bombardowani jesteśmy rzeczami negatywnymi, bo to się bardziej klika, dlatego nam to pokazują. A w tych czasach, w które się dzisiaj przenieśliśmy, ludzie nie mieli internetu, nie mieli nawet telewizji. Mieli spokojną głowę. Moje dziewczyny zatrzymały się w domu stolarza. Wiktoria tam zamiata, sprząta, bawi się. A ja poszedłem dalej, nie tracąc czasu. I będziemy za chwilę oglądać, widzę, że kolejny jakiś wiatrak. Na terenie skansenów tokarni możecie zorganizować imprezy firmowe, konferencje, szkolenia, śluby, chrzciny, komunie, co tylko chcecie. Zostanie Wam udostępniony spichlerz z Rogowa, czyli ten budynek, który stoi tu koło mnie, jak również zadaszone miejsce na ognisko na prawie 120 osób. Organizatorzy, czyli tokarnia, również zadba o ludową kapelę i tradycyjny catering. Także jeśli ktoś chce zorganizować spotkanie bądź inną imprezę w pięknym miejscu, gdzie ma się wrażenie, że czas się zatrzymał, z całą świadomością i pełną świadomością polecam tokarnię. Tu jest to miejsce, gdzie można sobie zrobić ognisko. Tam obok jest parę innych jeszcze wiatek, gdzie kolejne osoby mogą siedzieć. Proszę Państwa, tradycyjna świętokrzyska zalewajka, bardzo smaczna, polecam sobie kupić, jeśli tu będziecie. Galinka, jak zalewajka? Tutaj mamy kotlet schabowy z czarnuszką, masłem zasmażanym, ziemniaczkami i kapustą. Masz ziemniaczka. Wygląda nieźle to, Gala. No, dobrze wygląda. I pewnie dobrze smakuje. A tak wygląda placek ziemniaczany z gulaszem z policzków wołowych, zestawem surówek i kwaśną śmietaną. Proszę Państwa, my w międzyczasie udaliśmy się zjeść do restauracji, która jest zaraz obok wejścia do skansenu. Kuźnia smaków. Bardzo dobre, swojskie tutaj regionalne potrawy można zjeść w przystępnej cenie, także jak zgłodniejecie, to polecam się tam udać. Obsługa bardzo miła, lokal bardzo ładny i czysty. Można polecić to miejsce, a my idziemy dalej eksplorować
świat dawnej wsi. Teraz ciekawostka dla wszystkich kinomaniaków. Na terenie skansenu Tokarnia były kręcone sceny, niektóre sceny z filmów Raport Pileckiego, Wołyń, Syzyfowe prace, Śluby panieńskie czy Wyklęty. To tylko niektóre filmy, bo jeszcze jest kilka, o których pewnie zapomniałem, ale to możecie sobie też łatwo sprawdzić w internecie, w których filmach Tokarnia grała. No i co? Zbliża się godzina 16, Tokarnia nam się już praktycznie wyludniła. Jakieś jedynie kilka osób tutaj na terenie jeszcze sobie spaceruje. My też zaraz będziemy się zbierać, ale jeszcze chcę wam pokazać szkołę. Dawną wiejską szkołę, jak to wyglądało, jak to dzieci się uczyły. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Czy mogę wejść? Tak to mniej więcej się chyba mówiło. A może i mówi. Takie dzieci na wsi miały kiedyś warunki. Do nauki. Tablica. Ławki, widzę, bloki rysunkowe mają. Linijka leży. Alfabet na ścianie. No dobra, moi drodzy, ja już jestem na dzisiaj po lekcjach. Było fajnie, od 10 do 16.30 dzisiaj miałem zajęcie tutaj w Tokarni. Mogliście mi towarzyszyć. No i co wam powiem, zachęcam do odwiedzin tego miejsca oczywiście. Tak jak mówiłem wcześniej, nie byłem w każdym z tych domków, nie pokazywałem ich wszystkich. Żeby zobaczyć i przekonać się na własnej skórze, trzeba przyjechać tutaj samemu. Ja do tego zachęcam. Okolice godziny 16, Tokarnia już praktycznie opustoszała. Krzątają się gdzieniegdzie pracownicy, którzy patrzą, czy jeszcze jakiś zbłąkany turysta gdzieś się nie pałęta. No i o 18 wszyscy się zwijają, kończą pracę, idą do domu. A z wami w tym momencie się żegnam.
subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie komentarze, jeśli chcecie, by kanał się rozwijał i żebym robił dla Was coraz lepsze filmy. A teraz żegnam i do następnego razu. Ciao!